Tuchola, kilkunastotysięczne miasteczko w województwie kujawsko-pomorskim. Miejsce jakich wiele w Polsce, żyjące swoimi radościami i problemami. I tutaj docierają wpływy zmian w globalnej ekonomii. Część pracodawców już nie przedłuża umów, nie ma zwolnień grupowych, natomiast pierwsze jakby sygnały kryzysu się pojawiają. Właśnie tutaj dla społeczności tucholskiej Skok Stefczyka otworzył swój kolejny 312 oddział. Skromna uroczystość, która odbyła się już w działającej placówce, podkreśliła wartości, na których opiera się działalność kasy. Dla wiceprezesa Skok Stefczyka Mirosława Dębińskiego, pochodzącego z Tucholi, to był szczególny dzień. Musiał tu być. W takich małych społecznościach właśnie spółdzielcze kasy, nie banki, a właśnie takie instytucje nastawiające się nie na kapitał, a na ludzi są tutaj lepiej rozumiane. Zgromadzeni na otwarciu oddziału miejscowi liderzy nie kryli optymizmu. Szczególnie cieszył się burmistrz Tucholi, który uważa, że najlepszą metodą na problemy jest stosowanie podstawowych zasad rynku. To będzie taka zdrowa konkurencja dla banków, a jak już tak humorystycznie mówią, to będziemy się musieli zastanowić, czy tej ulicy nie zmienić na bankową. Ulica póki co zostaje przy starej nazwie, Nowodworskiego. A oddział odwiedzają pierwsi klienci zainteresowani ofertą. Nie oferuje żaden bank na terenie Tucholi rachunku Avista, który byłby 7% oprocentowany. No, naprawdę, to jest naprawdę rewelacja. I jest jeszcze ten rachunek bez opłat żadnych. Kierownik nowo powstałego oddziału podkreśla, jak ważną rolę gra to, co odróżnia Skok od innych instytucji finansowych. Otoczenie opieką każdego członka kasy. To wszystko zależy od dziewczyn tutaj i od ich podejścia, bo jeżeli one podchodzą do tych ludzi w taki sposób bardzo indywidualny, i to wtedy ci ludzie są wdzięczni za to, że dziewczyny im w jakiś sposób pomogły im opanować sytuację, która dla nich była w jakiś sposób kryzysowa. Jednym słowem, warunki niemal jak w private banking, dostępne jednak dla wszystkich, a nie tylko dla najzasobniejszych klientów. Więź z lokalną społecznością jest bardzo istotna, jest i ważnym elementem naszego współdziałania. Społecznikostwo, wolontariat, praca z młodzieżą, z potrzebującymi, to istotny element naszej misji. I tej misji nie zabrakło też przy okazji otwarcia oddziału. Kasa na dobry początek wsparła lokalne Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. No jeszcze takiej żeśmy nie otrzymali nitko. Stowarzyszenie działa niemal półtora roku. Dotychczas udało mu się objąć opieką 40 dzieci z całego powiatu tucholskiego. Mimo trudności dla podopiecznych zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej, podczas których dzieci mogły m.in. spełnić marzenie zagrania w przedstawieniu teatralnym. Szefowa stowarzyszenia docenia dar kasy. Duża kwota i bardzo ważna sprawa, bo na pewno przeznaczymy te pieniążki na materiały do poszczególnych pracowni. Dzieciom życzymy spełniania ich wszystkich marzeń, a tucholanom, by nowy oddział kasy był dla nich sprawdzonym partnerem. Nie tylko na ciężkie czasy.